Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe krokiety bez użycia jajek i nabiału z dwoma rodzajami farszu, z kapustą oraz z mięsem. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali naleśników wegańskich, który przepis pokazywałem w jednym z wcześniejszych odcinków. Link do tego przepisu powinien Wam się pojawić w górnym prawym rogu, a także będzie znajdował się w opisie pod filmem. Będziemy również potrzebowali 1,5 kg kapusty, 0,5 kg pieczarek, 2 łyżki soku z cytryny, szklankę wrzątku, 2 ugotowane ćwiartki kurczaka, 1 dużą cebulę, 7 łyżek rosołu. Do opanierowania krokietów użyjemy płatków jaglanych, mąkę ryżową oraz wodę. Kapustę szatkujemy, przekładamy do garnka, zalewamy jedną szklanką wrzącej wody, dodajemy jedną płaską łyżeczkę soli, sok z cytryny, całość mieszamy i dusimy pod przykryciem od 40 do 50 minut, aż kapusta będzie miękka. Pieczarki obieramy, kroimy i dusimy pod przykryciem przez około 50 minut. Następnie pieczarki wsypujemy do kapusty i całość mieszamy. Przyprawiamy solą i ponownie mieszamy. Ćwiartki kurczaka obieramy i mielimy przy użyciu robota. Cebulę obieramy, kroimy i smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym do czasu jej zeszklenia. Do zmielonego mięsa dodajemy cebulę i całość mieszamy. Następnie przyprawiamy pieprzem cytrynowym oraz solą. I ponownie mieszamy. Następnie dodajemy 7 łyżek rosołu i całość mieszamy. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zawinąć nasze krokiety wcześniej przygotowanym farszem. Krokiety obtaczamy w mące ryżowej. Do mąki ryżowej dolewamy wodę w proporcji 1 łyżka mąki, 3 łyżki wody. Następnie krokiety zanurzamy w wcześniej przygotowanej wodzie z mąką i obtaczamy w płatkach jaglanych. Krokiety smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym. I tak prezentują się nasze krokiety po usmażeniu. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową obiadową surówkę z kapusty. Zapraszam serdecznie.